Witam Was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym projektom kryptowalutowym, polskim projektom kryptowalutowym. Jakiś czas temu na antenie u nas mogliście obejrzeć wywiad na temat Janusza, wywiad z twórcami projektu Revenue. Dzisiaj mamy na pokładzie tutaj jako naszego gościa Adama Cukrowskiego, CEO Skyrocket, które już zdążyliście poznać u nas na kanale, między innymi przy okazji analiz technicznych w wykonaniu Arka, albo i również materiałów takich tłumaczących, czym jest platforma Skyrocket. Ale dzisiaj nie spotykamy się właśnie w samym temacie Skyrocket, tylko innego projektu. Adam, może mi się... Witam Cię serdecznie w ogóle. Może powiesz w takim razie, co Cię łączy z projektem Revenue, że o nim będziemy się rozmawiać. Cześć wszystkim, cześć. W projekcie Revenue, co mnie z nim łączy, jestem jakby jednym z współzałożycieli. Całym jakby pomysłem jest dofinansowanie młodych firm, startupów. Dofinansować chcemy ich marketing, czyli dofinansujemy tylko gotowe już produkty, które potrzebują komercjalizacji. Nie inwestujemy w pomysły, tylko w gotowe rozwiązania, które mają przynosić pieniądze tu i teraz. Taki jest z grubsza zasada działania całego naszego projektu. Czyli nie jesteście takim seedowym funduszem, który inwestuje w dużym stopniu w jakieś zalążki, pomysły, ani w sumie launchpadem, tylko czym dokładnie w takim razie? W którym momencie... Funduszem inwestycyjnym, który nie obejmuje udziału w startupów, tylko dajemy im pieniądze na marketing. Nie oczekujemy od nich zwrotu w postaci udziałów, tylko podpisujemy umowę, która zobowiązuje dany startup do skupowania tokenu z rynku i spalania go za część przychodów. Czyli działamy tak jak na przykład Binance Coin, który jest skupowany przez Binance za tam część ich przychodów, tylko nie opieramy się na jednej firmie, tylko mamy zamiar mieć tych firm paręnaście lub parędziesiąt w portfelu, które będą działały na to, żeby skupować token z rynku i go spalać. Czyli można powiedzieć, że jesteście takim funduszem marketingowym. Dzień dobry, damy wam kasę na marketing, rozwiniecie się dzięki temu, a potem za to, co zarobicie, to spalacie nasze coiny, skupując je z rynku. Tylko teraz dokładnie tak to działa. Okej, to w takim razie pytanie jeszcze, zanim przejdziemy sobie dalej, to okej, jeżeli oni sobie spalają, to jak się dogadujecie na to, ile oni mają kupić tych tokenów, ile mają ich spalić? Jak to wygląda? Jak wygląda ten proces tak naprawdę? To jest indywidualna sprawa z każdym ze startupów. Po prostu porównujemy, czy ich przychody, jakiej wysokości są przychody, jakie są koszty. Jeśli wysokie są przychody, a koszty są małe, to będziemy kazać im spalać więcej przychodów. Jeśli inny startup będzie miał na mniejszym procencie zysku, to będzie mógł spalać ich trochę mniej. To jest indywidualna oferta, ale tak mniej więcej będzie około 10% przychodów, bo będziemy bazowali na projektach, gdzie ta marżowość jest bardzo, bardzo wysoka, bo jest to produkt internetowy, nie będzie nikt produkował żadnego przedmiotu i miał tam marży 5%, tylko marżowość będzie wysoka, będzie jakieś subskrypcje, prowizje, od transakcji, więc będziemy mogli wymagać około 10% spalania tokenów z przychodów. Okej, czyli tutaj nie ma na zasadzie damy wam wirtualnie pieniądze, tylko macie tu normalnie związane umowy między... Tak. Wszystko będzie umowami, które będą też zabezpieczone, że jeśli się tam nie wywiąże dany startup z umowy, to będziemy przejmować udziały i tak dalej. To wszystko jest zabezpieczone w ten sposób, żeby do tego doszło i żeby nikt nie miał możliwości obejścia tego systemu. Okej, to podoba mi się to, no bo właśnie tutaj było takie pytanie, dacie na marketing, a co będzie, jeżeli ten startup w sumie nie wypali? I... Też to nie będzie tak, że będziemy dawali że komuś powiemy, że dostanie $500,000 i dostanie je naraz, tylko po prostu przedstawia nam plan marketingowy, potrzebujemy w tym miesiącu $50,000, za te $50,000 pozyskamy tyle i tyle klientów. Oni próbują pozyskać tych klientów za te $50,000. Kolejną transzę, jeśli się udało lub jeśli się nie udało, to dajemy jakieś wskazówki, co zrobić, żeby to poprawić. Czyli nie dajemy tych pieniędzy naraz, tylko będziemy je dawali etapami, czy ktoś jest w stanie wypełnić dany plan, który nam przedstawił. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z marketingiem, czy wewnątrz funduszu waszego, czyli funduszu Revenue, bo tak można nazywać projekt funduszem, będą osoby, które będą w stanie sprawdzić, czy dany plan marketingowy, zweryfikować, czy dany plan marketingowy, czy dana zaplanowana kampania, na którą będą właśnie, można powiedzieć, pożyczone pieniądze od was, będzie miała rację bytu, czy zda egzamin. Tak, tak. Mamy duży zespół doradców, którzy będą wszyscy zaangażowani w wybór startupów i sprawdzenie, czy te plany w ogóle są w stanie się powieść. Więc tak, tak, będziemy mogli to sprawdzić. Można nawet u nas na stronie zobaczyć, ile osób nad tym pracuje, plus ile jest doradców i z jakich branż. Dużo osób z branży startupowej, dużo osób z branży jakiejś marketingowej, więc jesteśmy w stanie to sprawdzić. Okej. Pytanie w takim razie teraz, na co obecnie zbieracie pieniądze i dlaczego tyle potrzebujecie tych pieniędzy? Do czego dążycie, żeby mieć ten hard cap swój osiągnięty? Zbieramy jakby fundusze, 80% funduszy, które zbieramy, będą przeznaczone na rozwój firm w ekosystemie Revenue, więc nie zbieramy tych pieniędzy na jedną firmę, tylko na tych firm chcemy docelowo mieć około 30. Czyli zbieramy, nasz hard cap nie jest przeznaczony na jedną firmę, tylko jest przeznaczony na tych firm paręnaście lub parędziesiąt. Tak liczymy, że około 30. Mamy nadzieję, że się to uda do tylu firm dołożyć i tyle firm będzie w naszym ekosystemie. Czy w takim razie cena samego Revenue Coina będzie mocno uzależniona od tego, jak dobrze sobie poradzą te projekty? Czyli można powiedzieć, że mamy swoisty ETF ze startupów albo ETF projektowy. Tak, 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 tak to można nazwać i to nas odróżnia od innych projektów, że nie stoi za tym tokenem jedna firma, tylko tych firm cały portfel, nawet jak niektóre się nie powiodą, bo wiadomo, że tak może być z każdym startupem, to zostaje paręnaście innych, które nadal mają szansę zostać unicornem. Okej, tylko że tam wcześniej wspomniałeś, nie będziesz miał do czynienia z takimi startupami ze wczesnego fazy, czyli w jakim jak mocno musi być już rozbudowany startup, będąc dalej startupem, no bo wyjście z tego etapu startupu, no to jest daleka droga, nie ukrywajmy. Jednak kwestia jest taka, w którym momencie startup kwalifikuje się do tego, by mógł w ogóle przyjść do was i poprosić, w ogóle zacząć rozmowy na temat tego, żebyście mogli finansować im marketing i sprzedaż. Musi mieć gotowy produkt i potwierdzenie, że ten produkt zarabia, że to działa, że to nie jest tam pomysł, że ludzie na pewno będą tego potrzebowali, tylko muszą nam pokazać, że jakaś tam mała grupa ludzi, do której udało im się dotrzeć, już z tego korzysta i to przynosi jakiś tam przychód. Czyli po prostu już musi być sprawdzony model biznesowy, że on działa. Nie tam założenie tylko, że czy on będzie działał za 2 lata, tylko że on już teraz działa na małej skali i spróbujemy tą skalę powiększyć. Okej. A pytanko w takim razie, macie już jakieś projekty w zanadrzu? No bo wiadomo, że zbiórka dopiero teraz trwa. Teraz jesteście na etapie prywatów i pytanie jest następujące, czy już na tym etapie szukacie jakichś współprac, czy macie jakieś już współpracę? Jak to wygląda? Tak, mamy już teraz projekty 2, które są wybrane i są w tym ekosystemie. Jest to Exeria oraz Skyrocket. Te obydwa projekty już, sama technologia tych projektów kosztowała paręnaście milionów złotych, jak nie parędziesiąt milionów złotych. Są to systemy handlowe. Exeria na rynku takim klasycznym, inwestycyjnym, czyli giełda amerykańska, Forex i Skyrocket na rynku kryptowalut. I jakby połączenie tych dwóch firm, Skyrocket był platformą, która dawała możliwość handlu ręcznego na giełdach kryptowalut, ale nie mieliśmy nigdy żadnych robotów, automatyzacji takiej rozszerzonej, więc połączyliśmy się z Exerią. Exeria nam daje swoją technologię, która tworzy rozwiązania algorytmiczne, które same handlują za użytkownika lub można samemu stworzyć, założyć sobie jakiś scenariusz i go stworzyć i udostępnić na Skyrocket. Więc to są dwie firmy, które już teraz są w tym systemie, ale też mamy teraz już współpracę z platformą F6S, gdzie mamy otwarty nabór nowych projektów, zgłoszenia już spływają i analizujemy je, które mogą być kolejnymi przyjętymi do ekosystemu Revenue w najbliższym czasie. Czyli tak naprawdę twój projekt jest takim projektem przecierającym szlak, jeżeli chodzi o fundusz Revenue, a natomiast to wychodzi na to, że też potrzebujecie przy Skyrocket po prostu takiego boosta finansowego w jakimś tam stopniu, żeby dalej Dokładnie. Się po prostu rozwijać. Tak, produkt mamy, wszystko działa, potrzebujemy tylko większych pieniędzy na marketing, żeby jeszcze do większej ilości osób trafić na rynku światowym. No niestety marketing pochłania w dzisiejszych czasach nieograniczoną ilość pieniędzy. Nie da się tutaj powiedzieć, że na marketing jest potrzebne tyle i tyle, bo jeżeli będziesz miał 1 milion na marketing, to wydasz i 1 milion, jak będziesz miał 10 milionów, to i 10 milionów wydasz. Zresztą Dokładnie. W sumie przykładem jest Crypto.com, które na marketing sobie dużo wydało już w ostatnim czasie. Wszędzie ich widać tak naprawdę. Tak, na wszystkich dużych imprezach sportowych, co wszędzie się już pojawiają. Tak, F1 jest. Na pewno to tanie nie jest. No nie, to zdecydowanie nie. Teraz tym bardziej na UFC też mają być, więc wow. Ale wracając jednak, bo to nie wideo o Crypto.com, pytanie jest inne. Okej, mamy w takim razie, kiedy można się spodziewać ewentualnie takiej listy albo informacji, jakie nas kolejne projekty mogą dołączyć do funduszu? Myślę, że po wstępnych rozmowach, także to będzie listopad, grudzień, już będziemy mogli wstępnie przedstawić jakiś kolejny projekt, który dołączy do ekosystemu Revenue. Są startupy z Polski czy z zagranicy też? Macie jakieś z całego świata. Jakby nie ograniczamy się tylko do Polski, tylko z całego świata spływają do nas zgłoszenia. No, wybierzemy, może polski będzie kolejnym najlepszym, ale tego nie wiem. No, będziemy przeprowadzali analizę. Z całego świata przyjmujemy. Nie jest to ograniczenie tylko do naszego kraju. Okej, wróćmy teraz do tokenu. Pytanie jest następujące. W jaki sposób inwestor, wczesny czy późniejszy inwestor tokenu Revenue, zarabia, bo mamy te buybacki. Co jeszcze? Czy coś jeszcze jest? Jak wygląda generalnie mechanizm, który powoduje, że ta cena oprócz samej wartości spekulacyjnej może urosnąć ze względu na mechanizm, który tam się może znajduje? Znaczy takim głównym mechanizmem pchającym cenę do góry będzie skupowanie z rynku. Mhm. Czy to będzie jakoś regularnie robione, czy to będzie robione po prostu zależnie od tego, jak ten dany projekt będzie realizował zyski? Będziemy starali się robić to jak najbardziej regularnie. To będzie też dostosowane. Każda firma inaczej będzie to robiła, bo nie każda firma co miesiąc jest w stanie wykazać jakiś przychód. Niektórzy będą to robili co kwartał, niektórzy co miesiąc. To jest indywidualna sprawa. Dodatkowo użytkownicy, którzy będą posiadali tokeny, będą mogli głosować już w ostatniej fazie wyboru startupu. My przedstawimy na przykład 2 startupy, które się nadają, a społeczność będzie mogła wybrać, który z tych startupów przyjąć do naszego projektu. I będą mogli głosować za pomocą posiadanych tokenów, czyli tym więcej masz tokenów, tym większa ilość głosów jakby jest przypisana do tego portfela. Czyli w sumie startup może kupić wasze tokeny po to, żeby zacząć głosować, żebyście go finansowali, ale wtedy błędne koło, bo w sumie skąd by mieli kasę na to, żeby... No właśnie tak, to mi przyszło do głowy jako odpowiedź, że nie ale mam pieniędzy, żeby to zrobić. Okej, powiedz mi w takim razie, czyli opieramy cały model na buybacku, regularnym buybacku, który będzie wynikowy albo będzie w takiej ilości, w jakiej startupy wygenerują w danym okresie po prostu zysków i przychodów. I no to nawet lepiej. No dobra, okej, to idziemy sobie dalej. Jak wygląda obecnie sprzedaż, jeżeli chodzi o Revenue Coin? Teraz obecnie do wtorku, a nagrywamy to w czwartek, jeszcze przez 5 dni jest oferta private 1, w której można zakupić tokeny za pomocą przelewu, karty bankowej lub kryptowalut. I to są takie private'owe, gdzie tam jest obniżka ceny od tej standardowej, która będzie w publiku. Potem przechodzimy od przyszłego tygodnia już na Private 2, gdzie cena będzie troszkę wyższa, ale nadal te same mechanizmy zakupowe będą dostępne. Następnie będziemy już przechodzić do Publica, gdzie będzie to możliwość zakupu będzie za pomocą kontraktu, czyli przelewem tylko kryptą. I wtedy już będziemy celowali na cały świat, ruszymy ostro z marketingiem, żeby tą pulę zapełnić jak najszybciej. Powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestie vestingów, też się znajdują u Was, jeżeli chodzi o... Tak, vesting jak najbardziej będzie, więc nie będzie tak, że wszystkie tokeny będą od razu dostępne. Będzie to 20% tokenów dostępne w dniu wytworzenia tokena. Następnie będzie to 2% tygodniowo uwalniane. 2% tygodniowo, okej. Czyli w sumie w ciągu 10 dni 20%. A, tygodniowo, o Jezu, dobra, myślałem, że dziennie. Tygodniowo, tygodniowo, nie dziennie. To był kataklizm. Dobra, jakie plany na start macie? Jeżeli chodzi, zbiórkę, to sobie już porozmawialiśmy. Więcej szczegółów na temat zbiórki to znajdziecie w linku pod tym materiałem wideo. Na temat zbiórki i projektu, bo tam gdzie też widzicie, to sobie spójrzcie, jeżeli teraz patrzycie, tam jest link właśnie do projektu, w dużym takim skrócie, i tam sobie możecie przejść do kilku tych elementów, czyli nie będziemy może przechodzić przez całą kwestię związaną ile teraz, ile później, bo to wszystko macie na stronie internetowej, zaraz szybko dostępne. Natomiast pytanie jest takie, jakie plany na start, czyli powiedzmy zbieracie pieniądze, gdzie chcecie się listować, czy macie już jakieś pomysły, jakieś kolaboracje? W grudniu DEX, na jakimś DEX-ie, pewnie to będzie Uniswap. A następnie właśnie zastanawiamy się, czy też nie w grudniu jakaś scentralizowana giełda, czy też od razu nie zrobić tego na scentralizowanej giełdzie. Jeszcze nie możemy powiedzieć na jakie, ale myślimy nad tym, czy nie zrobić tego w odstępie tygodniowym od razu to listować na jakiejś dużej giełdzie. No to miałoby sens nawet, bo w sumie scentralizowany system też jest dobry pod względem może mniejszej spekulacji i takiej wiarygodności, no bo jeżeli, nie wiadomo, że na wszystkich giełdach, ale na dużej ilości scentralizowanych giełd trzeba przechodzić pełną weryfikację i jednak ta weryfikacja też projektów jest większa, więc też automatycznie wzrośnie Wam taki scoring. Zaufanie. Tak. Więc to nawet dobrze. Pytanie jest jednak jeszcze takie, czy myślicie coś o jakimś systemie stackingowym, czy systemie farmingowym, czy w jakiś sposób chcecie zachęcać inwestorów do hodlowania, czy bardziej to inwestor musi traktować to jako ETF-a, czyli nie podchodzić powinien do tego coina jako do coina spekulacyjnego. Co musi wiedzieć inwestor, zanim zacznie kupować? Bo są inwestorzy i inwestorzy. To musisz mieć świadomość i każdy z nas ma tą świadomość, że są inwestorzy spekulacyjni, którzy chcą wejść dzisiaj, zarobić razy 10, razy 20 i już. Są też inwestorzy, którzy traktują niektóre projekty długoterminowo i dla nich bezpieczny wzrost razy 2, razy 3, razy 4, razy 5 jest czymś naprawdę wystarczającym, bo nie masz tego stresu latania w górę i w dół. To też jest ważne, czy w waszym koszyku, no bo można nazwać, że w końcu to będziecie takim koszykiem, token będzie takim koszykiem inwestycyjnym i reprezentującym wygenerowane przychody wszystkich tych startupów. I czy to startupy mają być tylko z blockchainu? Czy ograniczasz się tylko do branży kryptowalutowej, czy również jakichś innych branż, by zabezpieczyć się jednak przed może spadającym trendem, zainteresowaniem w jakimś tam okresie? Będziemy skupiali się na pewno najbardziej na branży inwestycyjnej, produktów inwestycyjnych, nie tylko na giełdach kryptowalut. Też zauważyliśmy, że największe obroty w takich systemach wspomagających handel, w robotach, w jakichś algorytmach jest wtedy, kiedy wszystko spada i się okazuje, że kupienie czegokolwiek i pójście spać i rano się obudzenie i wszystko jest droższe i zarobiliśmy, to nagle wtedy, gdy wszystko spada, to ludzie zaczynają szukać jakichś narzędzi, które pomagają im inwestować i podejmują jakieś decyzje za nich, wyłączają w nich emocje. Więc na pewno będzie to w głównej mierze branża inwestycyjna, ale nie oparta tylko o kryptowaluty. Tutaj przykładem jest Exeria, która działa na rynku tradycyjnym. też na rynku inwestycyjnym, ale nie na kryptowalut, tylko oni na Forexie, na giełdzie amerykańskiej, na takich standardowych inwestycjach. Czyli co, można powiedzieć, że i Skyrocket, i Exeria zarobią wtedy, kiedy rynek pęknie bańka na rynku globalnym, jak i na rynku kryptowalut. Tak myślę, że wtedy będzie duży wzrost, bo wtedy nie będą wszyscy najlepsi, najmądrzejsi. Wtedy się okaże, że jednak 90% ludzi traci na tych wszystkich swoich ruchach i zaczną szukać złotego grala, który im pomoże rozwiązać ten problem. No tak, to prawda, to prawda. Wtedy ruchy i wolumeny się... No wiadomo, no, na giełdach tak samo to wygląda. Największe są... ruchy, największe wolumeny przy kontraktach terminowych w momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z dużymi wzrostami, z dużymi spadkami, a nigdy wtedy, kiedy rynek idzie sobie powoli do przodu, bo nie ma wtedy... Wtedy wszyscy holdują, trzymają tak. I... Zgadza się, zgadza się. Słuchaj, wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy nam informacji. Warto byłoby też, wiele osób się mogło zapoznać, bo ten pierwszy odcinek, w którym Janusz poprowadził na temat właśnie Revenue, też jest dostępny, pamiętajcie, tutaj na górze Wam się teraz wyświetli ten materiał. Dzisiaj Wam podałem w skrócie wraz z Adamem i Adam wytłumaczył Wam, na czym polega ten projekt, tak krok po kroku. Więcej informacji znajdziecie w linku pod tym materiałem wideo, więc zachęcam Was serdecznie do tego. Ważne też jest, pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli brać udział w zbiórkach, powinniście też za każdym razem samemu przeanalizować projekt i samemu podejmować decyzje. Jest to najważniejsza rzecz. Jednak wszystkie informacje na ten temat znajdziecie oczywiście też w kolejnym tych linkach. Wszystko jest pod tym materiałem. Dziękuję Ci, Adam, serdecznie za dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia na pewno wkrótce, bo to nie pierwszy, nie ostatni z tej serii odcinków. Z tej serii. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo za gościnę. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej.